kochani, z tej strony Ola. Witam Was serdecznie na moim kanale Kartolki, który reaktywuję po dosyć długim czasie, a więc mam sporo do pokazania. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj inspirujące treści. Niedawno pojawił się tutorial na kartkę z elementami naturalnymi, a teraz czas na prezentację czegoś, co niedawno zrobiłam. Dzisiaj wybrałam album na bazie Trifold w pudełeczku. Jest to album, który powstał z papierów Lemoncraft z kolekcji Secret Garden i Dear Diary Rose. Tak właściwie to jest album, który powstał z resztek. Takie było założenie, żeby wykorzystać resztki. Miałam dosłownie jakieś tam skrawki papierów, chyba bodajże dwa duże arkusze i kawałki kolekcji 20x20. No i sporo dodatków do wycinania, więc sobie wymyśliłam, że bardzo chcę mieć jeszcze z tej kolekcji album, a ta baza Trifold od Goldbox będzie idealna, żeby taki niewielki album zrobić. No i co się stało? Słuchajcie, jak to ja w trakcie tworzenia z małego albumu resztkowego zrobiłam niezłego grubaska. No i musiałam sobie poradzić tutaj tak, że to pudełeczko ma dorobioną wstążkę, dzięki której można zawiązać i chociaż jest tutaj trochę luźna ta przykrywka, bo album jest po prostu zbyt gruby, to dzięki wiązaniu fajnie nam tutaj to trzyma. No i cóż, przejdźmy do prezentacji. Jeszcze nadmienię, że zarówno pudełko, jak i okładka albumu, układ, który tutaj widzicie, został wykonany na podstawie mapki na blogu Do It Yourself, w którym jakiś czas inspirowałam DT. Mieliśmy takie wyzwania mapkowe z papierami Lemoncraft i ja właśnie wykonałam taką pracę, że użyłam sobie tej mapki tutaj do stworzenia tej kompozycji i kompozycji na okładce albumu. Co tutaj nam się dzieje? A więc głównym elementem jest wycięte wykrojnikiem, wycięta grafika takiej fajnej tutaj dziewczyny romantycznej z jednego z papierów, z jednego z arkuszy. Był taki arkusz z takim fajnym domem i po dwóch stronach siedziały takie dziewczyny romantyczne z książkami. I tak szczerze mówiąc, do kartek no raczej nie do końca on mi się nadawał, a bardzo chciałam coś tutaj mieć z tym, bo mi się strasznie podobały te grafiki i wymyśliłam sobie, że właśnie wytnę sobie wykrojnikiem i umieszczę w taki sposób. Podoba mi się efekt. Album oczywiście jest tutaj romantyczny, jest dosyć bogato to zdobiona okładka i pudełko. Tutaj taki miałam zamysł takiej Ani Zielonego Wzgórza trochę i te papiery się świetnie do tego nadawały. A jeszcze tak właściwie oprócz kolekcji Secret Garden i Dear Diary Rose znajdą się tutaj też elementy z kolekcji Memories, między innymi te serwetki, jak się nie mylę, to też tutaj ten element i kilka arkuszy bazowych z kolekcji Happiness. Także taki miszmasz. Fajnie tutaj się przy tym bawiłam, przy tym miksowaniu. Ciekawa jestem, czy Wam się spodoba. A więc na okładce mamy taką kompozycję, tutaj właśnie wyciętą wykrojnikiem i dookoła ułożone elementy do wycinania. Tekturka My Love jest bodajże ze Snip Art, jak się nie mylę. No i piękne kwiaty z tkaniny, to są kwiatki, ten jest Gosi Janochy z Dekoruru, a te maluszki to są z Ewy Argalskiej, inspirowane uczuciami. Dodałam tutaj trochę koronek w niektórych miejscach, żeby to tak fajnie nam się prezentowało. Tutaj ten element wstążki, tutaj macie taką szeroką wstążkę beżową i tutaj przeplata się dopiero ta cienka, będzie też się powtarzał na albumie. No i cóż, odwiązujemy. Po odwiązaniu pokazuje nam się album. Tutaj w środku też wykleiłam. To jest właśnie papier z kolekcji Happiness. I mamy albumik. Ja tutaj wykonałam taki zabieg, że album Trifold, który tak w sumie z założenia każdemu się wydaje, że on powinien być, wiecie, poziomo. Ja go sobie odwróciłam pionowo, nie robiłam nigdy jeszcze takiego albumu i wymyśliłam sobie, że właśnie w taki sposób to wykonam i ciekawa byłam efektu. Ciekawa jestem też, czy Wam się to spodoba. Tutaj na okładce, tak jak mówiłam, powtarza nam się układ. To możecie sobie zobaczyć, porównać. I mamy drugą grafikę wyciętą właśnie z jednego z arkuszy. I również przykleiłam kwiatki. Też ten jest od Gosi, a te dwa są od Ewy. Jak się nie mylę, ten chyba też. Powtarzają nam się koronki.
Serwetka nam się powtarza, tutaj te elementy kwiatowe. Ja nawet już nie miałam tych elementów kwiatowych, niektóre wycinałam prosto z arkuszy, żeby tutaj to dopasować. I album jest zawiązywany na taką szeroką wstążkę, zwykłą, nie gnieciuszkę. Jest zawiązywany właśnie tutaj u dołu, a tutaj, jak widzicie, będzie nam się rozkładał. Teraz słuchajcie, Wam troszeczkę oddalę, bo będzie ciężko go pokazać tak z bliska. No i zaglądamy do środka. No, mimo wszystko i tak będzie ciężko go pokazać. Chciałam Wam tylko pokazać najpierw tutaj, że jak wiadomo, trifold rozkłada nam się w trzy części. I po kolei będziemy je sobie oglądać. I co my tutaj mamy? W pierwszej części wykonałam sobie najpierw klapeczkę. Tutaj też będą się powtarzać nam badziki. Ten jest chyba z kolekcji Secret. Love Secret. Coś, taka kolekcja była z motylkami różowa. I sobie tutaj dopasowałam. Tutaj mamy otwierane miejsce na zdjęcie. I tutaj też użyłam tej grafiki, jak widzicie, z tą dziewczyną, tylko to jest właśnie z bloczka 20x20. Więc fajnie można było ją tutaj wpasować. Użyłam kilku napisów tekturkowych przez okienko. Tutaj mamy akurat chwilę relaksu. I otwiera nam się to w ten sposób, bo ten trifold ma tutaj taki krótszy bok i dłuższy. Tutaj na dłuższym boku zrobiłam jeszcze z tych rameczek, które były również w papierach lemonkowych, taką ramkę na zdjęcie. Tutaj nam się powtarza element tej wstążki i po otwarciu mamy, wygląda to w taki sposób. Tutaj było zawiązane na wstążeczkę, ale ja Wam to zaraz pokażę. Tutaj po otwarciu mamy Tutaj po otwarciu pokazuje nam się na środku kieszonka. Bardzo prosta. Tutaj o, też jest właśnie papier z kolekcji Memories, więc tak właściwie trochę Was oszukałam na początku, ponieważ tej kolekcji Memories jednak dosyć dużo tu się przewija, więc faktycznie to należałoby wymienić główne trzy kolekcje, z których jest zrobiony ten album, a więc Secret Garden, Dear Diary Rose i Memories. Tutaj mamy właśnie kieszonkę. Fajnie ta koronka tak mi tutaj pasowała, żeby właśnie kieszonkę z niej zrobić. I mamy takie dwie, właściwie to tutaj jest taka mała otwierana książeczka i jedna mata. Ja tutaj tak jeszcze tych mat do końca nie powkładałam, bo nie wiem jeszcze jakie zdjęcia tu włożę. Później sobie zawsze można maty dorobić, to nie jest problem. Tutaj mamy zawiązywane na wstążeczkę, zawiązywaną taką książeczkę mini, którą przyozdobiłam również badzikiem. Ten badzik jest z kolekcji akurat Secret Garden. I troszeczkę koronki, takie dałam, wiecie, zdobienie. I wymyśliłam sobie, że można by tutaj przykleić drzwi, które zostały mi z kolekcji Memories. Fajny taki efekt. Otwieramy drzwi i za drzwiami będą zdjęcia 9x13. Zawiązujemy. Tu jeszcze mały błąd nam się pokazał, ponieważ za tą matą tutaj nie dokleiłam papieru. Trzeba to będzie poprawić. Tu sobie wymyśliłam, że wykorzystam jeszcze ten mały element. Co prawda można by było też tutaj przykleić zdjęcie, ale ja zrobiłam sobie taki malutki belly band, który wykonałam właśnie z tych elementów takich z kolekcji Secret Garden. Zegar jest chyba z Dear Diary Rose. I wsunęłam tu taki malutki taguś. Tu jeszcze takie miałam resztki papieru. Coś tam można sobie na nim zapisać. No i to, słuchajcie, zamykamy. Oczywiście na magnesik. Dosyć tak różnie to z tym trzymaniem jest tych magnesów. Czasem trzyma lepiej, czasem gorzej. Ale on jest zamknięty, więc prawdopodobnie zostawiam go sobie, więc też te błędy moje, to wiecie, to są dla mnie. I mamy część środkową. Tutaj mamy taką fajną grafikę dziewczynki ślicznej. Łap dobre momenty. To jest też napis właśnie przez okienko. I tutaj wykonałam sobie taką otwieraną w ten sposób książeczkę. I mimo, że to jest tutaj na magnes, to ja tutaj sobie dodałam wstążkę jeszcze do zawiązywania. Bardzo rzadko w ogóle korzystam z innych wstążek niż gnieciuszki. A tutaj do tego albumu jednak tak się przekonałam, że też można fajnie z nimi tutaj popracować. Po otwarciu mamy belly band. Też tylko tak symbolicznie mam jedną matę wsuniętą. Serwetka z kolekcji Memories i dzbanuszek z kolekcji Secret Garden, dzbanuszek konewka.
I otwieramy dalej. Tutaj już nie robiłam tego belibendu, tak jak wcześniej Wam pokazywałam, ale robiłam sobie tutaj taki. O, teraz tak słabo to jest. Chyba pewnie coś jeszcze mniejszego. Tu, o, coś będzie mniejszego, można tu wsunąć ewentualnie, że tak powiem. Także jakieś tam małe miejsce jest. Tutaj zamykane na magnesik są dwie otwierane maty i dużo miejsca na zdjęcie. Takie delikatne ozdoby. No nie robiłam tutaj takich, wiecie, jakichś bardzo 3D, tylko niektóre są delikatnie podniesione, tak minimalnie, no bo nie chciałam, żeby ten album jeszcze bardziej spuchł. Chociaż już i tak jest dosyć napuchnięty. Kolejna rzecz to jest kieszonka. I tutaj też sobie tak fajnie przewiązałam tą wstążeczką, żeby nam wszystko ładnie tutaj do siebie pasowało. Zobaczcie, tu jest też taki sposób na resztki papierów. Ja tak sobie już coraz częściej kombinuję. Też inspiruję się dziewczynami, między innymi Frances z kanału Your Book of Memories, która robi takie, wiecie, małe kawałki, dosłownie wycina i gdzieś tu ma te na zdjęcia, że po prostu nawet resztki papieru możemy użyć. Nie musimy, wiecie, dawać całego, tak jak tutaj mamy. I potem to i tak zakryjemy zdjęciem. O, a możemy na przykład dać matę tutaj i tutaj kawałek i tu już jakieś resztki zużyjemy. Też zaczynam to w albumach stosować. I nie jest to głupie. Fajnie pozwala zużyć papier do końca. Tutaj mamy po prostu wycięty jeden kawałek papieru i drugi, a żeby je złączyć, dałam wstążkę. I z takich dwóch małych kawałków powstała dosyć głęboka kieszonka. Więc to już jest koniec tego elementu. No i ostatnia część, podobna do tej pierwszej. Tutaj również mamy zamykaną na magnesik matę i badzik. I też jeszcze jedna grafika, taka fajna właśnie, to była z okładkowego arkusza. Tu nam się otwiera. Tak, tutaj sobie przykleiłam, słuchajcie, bo miałam jakiś problem z magnesami, coś mi się tu pokrzaczyło. I już tego nie zaklejałam, ponieważ potem i tak tu będzie zdjęcie, więc tu nie kombinowałam z tym. Otwieramy, podobnie jak tam mamy tutaj ramkę z kolekcji. I tu mamy taki poziomy belibend z okienkiem, a tu mamy kieszonkę. Dosyć dużą, do której można sobie schować sporo mat. Ja ich tu jeszcze akurat nie mam. I tutaj, podobnie jak tam, z tego fajnego elementu mamy miejsce na takiego małego tagusia. I słuchajcie, a tu jeszcze chwilę wytchnienia i ta wstążeczka również, żeby to fajnie nam tu, zobaczcie, pasowało. Tutaj jest też wstążeczka. Tutaj akurat nam się wstążeczka pokazuje w taki sposób. Ale ona jest elementem wspólnym. Zamykamy. Tutaj już na tej stronie nic nie robiłam, zostawiłam, bo miałam jeszcze jeden taki arkusz dosyć konkretny, więc zostawiłam po prostu tak. Będzie można sobie też wkleić zdjęcie. O, albo tak, albo tak. Nie wiem, czy nawet dwa się nie zmieszczą. Pewnie tak, powinny. To jest nasz cały album. Fajnie mi się wydaje, wygląda w tej formie takiej pionowej. Nie ma obawy, że coś wypadnie, bo jest tutaj wstążka, która nam to wszystko trzyma. Ale też jak spojrzymy tak, to tutaj nie ma możliwości raczej, żeby cokolwiek wypadło. Więc z tej strony wygląda tak. No i cóż, myślę, że jak na taki mały album z resztek, który miał być z założenia z resztek, wyszedł całkiem spory, z całkiem dużą ilością miejsc na zdjęcia. I ciekawa jestem, jak Wam się podoba mój pomysł na bazę Trifold, na użycie jej w pionowym układzie. I też na ten sposób na pudełko, jeżeli Wam się czasami nie domyka, to pomyślcie po prostu kreatywnie, jakby to można rozwiązać. Nie trzeba zaraz albumu zmniejszać czy wyrzucać, robić na nowo, żeby był mniejszy, tylko w taki sposób też można sobie poradzić. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, bo szykuje się dużo filmów. Kupiłam, słuchajcie, genialny statyw za niewielkie pieniądze. Jak mi się uda, to Wam też nagram taki krótki filmik, chociaż z tym statywem jest super. A kosztował 80 zł, więc w końcu mogę nagrywać, tak wiecie, porządnie. I będę nadrabiać, będę Was, słuchajcie,
bombardować dużą ilością filmów. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!